Siemanko, jestem Lucek, a to jest BeamNG Drive. Rozsiądźcie się wygodnie, bo zaczynamy kolejne misje. Ostatnio zrobiłem coś niesamowitego, zajebistego. Jeśli nie wiecie, co to było, zajrzyjcie do poprzedniego odcinka. Ale co było fajne, mogłem ścigać samochód i mogłem go zmiażdżyć. To było takie ekscytujące. Pierwszy raz tak naprawdę mogłem ścigać jakiś pojazd i go rozwalić. I co ciekawe, jest tutaj kilka takich misji jeszcze. Jest ogólnie dużo tych misji, które trzeba sobie zrobić. Znaczy, ja chcę je bardzo zrobić. Police Patrol to była misja, którą robiłem między innymi w poprzednim odcinku z BeamNG Drive. A dzisiaj będziemy robić Small Island Chase. Już biorę mojego pada do ręki. Będziemy tutaj kogoś ścigać, chyba jakimś radiowozem, nie wiem. Ale to jest bardzo fajne w tych scenariach, w tych misjach, że ścigamy kogoś, ścigamy bota, który nie jedzie jakby w prostej linii, ale on też próbuje jakoś tam manewrować i to jest bardzo fajne, że możemy go spychać i on gdzieś tam wyleci poza pobocze i się nie buguje w jakiś tam sposób, tylko po prostu próbuje jakoś nam dalej uciec. To jest bardzo fajne, strasznie mi się to podoba. The drones are... Dobra, będzie ciężko, dlatego że drogi są takie sobie. No a tutaj mamy przestępcę, więc myślę, że będzie ciekawie. Musimy go zatrzymać i przy okazji samemu się nie rozbić. Taki chyba jest cel. A przynajmniej taki cel był w poprzedniej misji, gdzie musiałem takim, ja wiem, Nissanem Patrolem dogonić przestępcę, który miał dosyć szybki samochód, znacznie szybszy niż mój. Zobaczcie, jak on fajnie tutaj wykręca, no nie? No ale jechałem, troszeczkę skracałem, tamten bot zwalniał i mogłem go ładnie zderzyć. Tutaj ciężko zastosować taką fajną policyjną taktykę, że się uderza w tył samochodu, tak żeby on wpadł w poślizg, dlatego że jest tu bardzo wąsko. No i chyba będę musiał go po prostu walnąć w duperę od tyłu. Ależ pięknie się ten samochód trzyma drogi. Wow! Jechałem tym, można powiedzieć, Nissanem Patrolem w poprzednim odcinku i naprawdę na zakrętach była lipa, a tym moim radiowozem, którym jadę teraz, jest bardzo dobrze. Dobra. Chwileczkę, koleżko, bo... O, proszę, i lecisz. Ej, no co? Ja się bardziej rozwaliłem niż on. Już widziałem, że tam kawałek błotnika przed niego gdzieś tam mi w powietrzu lata. Nie mogę uszkodzić sobie... A coś już ze sterowaniem jest nie tak. Być może aerodynamika się nieco popsuła. Chociaż w tej grze chyba nie jest to uwzględniane. Już by nie przesadzajmy. Tutaj raczej fizyka jazdy ma wpływ. Oj, mało brakowało. Ciężko go dogonić. Patrzcie na to! Oh yeah. Bogo, już nie pojedziesz, gnoju. Ciekawe, czy to było skryptowane, czy ja jakoś wpłynąłem na to, że on gorzej jechał. You did it! Woo! Poprzez właśnie stuknięcie go w tył. Na pewno coś tam mu się uszkodziło. Ale okej. I następną misję wybierzemy sobie Supercar Rally. Nie wiem, czy to będzie fajne, bo samochód ten jest nisko zawieszony, on jest bardzo szybki i na jakichkolwiek wyboistych nawierzchniach jest ciężki do opanowania. Nie wiem, czy to będzie fajne, no ale zobaczymy, na czym to polega. Prawdopodobnie, jeśli to jest rajd, to będziemy musieli przedostać się przez drogi szutrowe, na których ten samochód radzi sobie co najwyżej miernie, więc lipa straszna. Ale nie bójcie się, ja sobie z tym jakoś poradzę. Take the bullet and shoot the tune. Dobra, musimy dojechać samochodem w wyznaczone miejsce, przejeżdżając przez punkty kontrolne. No zobaczmy. Już rzuca dupę. O, błaż. Ach, najlepiej to chyba jeździć tutaj w spowolnionym tempie, żeby ogarniać to, co się dzieje z samochodem.
No, to takie właśnie, no, tak jak mówiłem, można to przejechać szybko, można to przejechać wolno. I jak jedziesz szybko, to ryzykujesz, że się rozwalisz, na przykład przy końcu trasy, jak ja mam do tego talent zawsze. Albo, a jak jedziesz z kolei wolno, no to to jest takie nudne, no nie, nie w stylu BMG Drive. Tutaj powinny się odrywać kawałki tej karoserii. Z samochodem powinny dziać się cuda. Ale właśnie też staram się tego unikać, no bo jednak tak troszeczkę zżywam się z tym autem. Ja wiem, tak boję się, że to może być moje auto i tak w rzeczywistości nie chciałbym go rozbijać na każdym wyboju czy zakręcie. Ten wybój był niefajny. Zupełnie nieprzystosowana trasa dla tego samochodu, a raczej samochód nieprzystosowany do tej trasy. Także nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to dlatego, że to no, dziwne jest, no. Mogłyby być tu jakieś samochody, które by się ze mną ścigały jeszcze, żebym musiał je wymijać, zderzać i tak dalej. A, pojechałem do przodu, dlatego że hamowałem ze skręconymi kołami. Samochód nie posiada chyba żadnego ABS-u. Nic, bo... w ogóle... Naciskasz hamulec, skręcasz i auto jedzie do przodu. Nie ma tu możliwości cofania, jak powiedzmy w Fordzie Horizon czy Gridzie Autosport albo Gridzie 2. Więc nie chcę robić tej misji, ona jest nudna, ja bym ją ukończył spokojnie, ale to jest, no zobaczcie na jak to wygląda. Zobaczmy co mamy dalej, to był taki wyścig, a taki sobie. Get Down, zobaczmy. To może być ciekawe. Nazwa tej mapy czy misji wskazuje na to, że będzie trzeba zjeżdżać w dół z góry. Ohohoho. To jest misja, którą chyba trzeba robić tylko i wyłącznie w spowolnionym tempie. Mamy tutaj coś a la Nissan Patrol. Dobra, przyspieszymy trochę, no już real time. Woo! Oh man! Dobra, już spowolnienie. Yo! Jeszcze żyje, jeszcze żyje. Mamy całe zawieszenie, mamy leciutko uszkodzoną maskę. Jakim cudem to koło się jeszcze nie wygięło jakoś. Ta płośka, przecież to takie uderzenie było. Dobra, zobaczymy co się z nim zaraz stanie. Szkoda, że tak troszeczkę w cieniu jesteśmy, bo nie widać dokładnie tych może uszkodzeń, które prawdopodobnie zaraz się na tym aucie pojawią. Ale coś tam na koła chyba spadnę. Nie jestem pewny, czy to auto jeszcze będzie mogło po wylądowaniu się poruszać do przodu. Ale słuchajcie, rama jest chyba jakoś wzmocniona, bo nawet po kilku uderzeniach. No dobra, cofam to. Gdzie moje koło? Koło mi spadło. Ale to takie zapasowe z dachu. Mimo wszystko, jeszcze ten samochód ma cztery koła. Te koła są w miarę symetrycznie wobec siebie ustawione. Być może będzie możliwa jazda do przodu. Na dole, tam na dole, gdzieś na dole jest punkt, do którego trzeba dojechać. O proszę, proszę, jeszcze możemy się poruszać. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No tak, poruszać to pojęcie chyba względne tym razem, bo zobaczcie, że ja tak naprawdę niewielki wpływ mam na to, w którą stronę samochód będzie się poruszał i w jaki sposób przede wszystkim będzie się poruszał. Ale mimo wszystko jest to naprawdę bardzo wytrzymały model. Zobaczcie, że po tylu... po tylu beczkach, które zrobiłem tym autem, po tylu wywrotkach, po tylu... po zjeździe z takiej stromej skały, auto dalej ma w miarę symetrycznie ustawione koła. I prawdopodobnie gdybym stał na nich, to bym mógł po prostu sobie zjechać dalej. No ale... musimy znaleźć inny sposób, inną drogę, żeby tam zjechać, więc albo możemy... tak jak przed chwilą, zjechać na pałę byle jak, albo możemy to pokonać w sposób no dobra, próbujmy jeszcze raz, może się uda. Nie wiem, no to było dziwne trochę. Przyspieszymy troszeczkę, nie da się przyspieszyć bardziej, okej. Się pewnie by gra zawiesiła, no ta gra ma to do siebie.
No, widzę, że to jest chyba najszybszy i najlepszy sposób, żeby zjechać na dół. Samochód nie uszkadza się aż tak mocno. Odleciał tłumik, znaczy cały układ wydechowy, przepraszam. No tak. No i może jeszcze stanie na te koła. Uszkodzenia są większe niż poprzednio. I nie da się tego samochodu utrzymać za bardzo tak na kołach. Taki miałem plan wcześniej, aby spróbować pojechać tutaj na prawo. I może będzie tu jakieś takie łagodniejsze zbocze, aby zjechać jakkolwiek. Ale niestety problem w tym aucie jest taki, że mimo że ono jest wytrzymałe, to fakt, to jest plus. Ale problem jest taki, że ciężko opanować na takich małych wzniesieniach. Samochód wypija się strasznie. Ojej. No dobra, próbujmy. Powoli. O, stoi. No, szkurde. Nie mogę nic robić. Dobra, zaciągnąłem ręczny, może to pomoże. O proszę, wylądowałem trochę na koła. I coś tam hamuje, no, coś tam chyba hamuje. Teraz z dachem trochę hamuje. Jak spadnie na te koła, to już ręczny zaciągnięty. Ręczny jest zaciągnięty i powinien pojechać do przodu. Znaczy, kurde, zatrzymać się, co ja gadam. Myk. O, widzicie? I tam kołami coś hamuje. No i kurde, znowu na ten dach się wywalił. No i... Och. Mein Gott. Startuj. No i tam lekko się zderzyłeś tylko. Nie da się, nie wiem, tutaj da się jakoś samochód odwrócić? Da się tego tylko przywołać do tego punktu startowego. No dobra, ostatni raz spróbujmy sobie. Ale tym razem zrobię troszeczkę lepszy rozpęd. Wow, tu z tyłu mamy coś ciekawego. No nie wiem, na pewno jest jakaś ścieżka taka lepsza, ale Lucek będzie próbował po swojemu. W locie w ogóle tym pojazdem nie da się sterować. Także to nie jest GTA. I tak samo po wylądowaniu. No jest problem, jeśli wylądujesz na dachu albo na chociażby boku. Nie da się tym samochodem, nie wiem, odwrócić go czy coś. Można zapauzować grę, można wziąć widok z kokpitu, ale nie polecam dla osób, które coś jedzą, bo może się odrobinę zakręcić w głowie. Troszeczkę, tak, dobra, no, jadę sobie teraz na kółkach. Tak, no i dupa. A zobaczmy, czy są tutaj jakieś opcje, żeby... O, dobra, już nie muszę patrzeć. Znowu jestem na kółkach. Znaczy, nie wiem na ilu, bo... Jedno jest trochę głębiej, drugie jest trochę wystawione, trzecie jest w ogóle pogięte, a czwartego nawet nie widzę. Ale dobra, zdaje się, że zjeżdżamy powoli do celu. Droga ta nie jest prosta i cały czas mam wrażenie, że za moment, dosłownie za chwilę, wywalę się na bok albo na dach. Ten punkt jest jeszcze strasznie daleko. Ale czynię jakieś tu postępy. Czuję, że to może się tym razem udać. Samochód naprawdę źle się czuje. Wygląda, jakby wracał o 5 rano z jakiejś konkretnej imprezy. Z Discofamy. Nie mam pojęcia. Ale nie czuję się najlepiej. Jest bardzo pijany. Ciężko się nim steruje. I nie mogę... O nie. Okej. Jeszcze coś z tego będzie. Jeszcze mamy jakiś tam ciąg, napęd. Zdecydowanie wolałbym, aby wszystkie koła jednak były ustawione wobec siebie symetrycznie. No ale niezaprzeczalnie tak jest chyba ciekawiej, jeśli coś się dzieje. Dobra. Mówicie kamera z maski, nie, sorry, z kokpitu. Ach, shit, jak się tu kamera zmieniała. Dobra, uff. Nie no, to nie jest chyba dobry pomysł. Bo nie ogarnę, no. Nic nie widać. Zaraz bym go wywalił na dach. Tak czy inaczej wywaliłem go na dach. No dobra, ja wierzę, że jest sposób, aby dojechać tym samochodem do celu. Na pewno. Po iluś tam tysiącach prób, na pewno jest taka opcja. Ale... No właśnie. Small Island Circuit.
Mountain race. Race. Wyścig. Czy będziemy mieli tutaj jakichś przeciwników? Ha? Nie wiem, ale czuję... Tak, tu jest retrease scenario, switch camera, center camera, ale nie ma jakby powrotu samochodu do, powiedzmy, stanu stój na kołach. Tylko jest resetowanie całej mapy, to mi się nie podoba. No, kurde, niby wyścig, tak? Ale wyścig z czasem. To mi się nie podoba. Jedziemy tym samochodem, to jest chyba marka Shih Tzu. To jest 200SX. Przynajmniej tak ma napisane... Napisane na pace, na pace, na klapie z tyłu. 200SX czy BX, sorry. To jest 200BX. Jeszcze jest inna wersja tego samochodu. O Jezu, ale tutaj już mamy ABS. To nie jest ten stary, kurde, wyścigowy samochód, co wyścigowy, sportowy, nie wiem, którym jechałem wcześniej, ale on zdecydowanie by się nadawał lepiej na asfalt niż na rajd, niż na szutr. A tym Shih Tzu jedziemy sobie w miarę, no. No i to znowu kolejna sceneria, która mi nie odpowiada, no. Pościg zrobił na mnie takie wrażenie, bo ścigaliśmy się tam z botem, albo mogliśmy go dogonić. To było takie ekscytujące, a tutaj, no niby mamy wyścig, ale co? Ścigamy się z czasem? Nie wiem, pokonamy jakiegoś swojego kolegę, który nabił tutaj czas? Nawet nie widzimy jego cienia, nie wiemy, co się z jego autem dzieje. Tutaj nie ma zresztą multiplayera nawet jako takiego, więc to jest trochę lipa, no. Mogli się tu bardziej postarać zrobić jakąś inną misję. A ciekawe tak na marginesie, czy są mody na... Bo wiem, że są na mapy, na pojazdy, jest tego dużo. Ale nie sprawdzałem, czy są jakieś mody na misję. Chętnie bym jakąś tam przeszedł, a na pewno gracze wymyśliliby coś ciekawego. Na przykład, aby ścigać się z jakimś tam botem. Ale to znowu pewnie wchodzi w grę taka sprawa jak napisanie takiego bota, bo podejrzewam, że te boty, z którymi się ścigamy, albo byśmy się ścigali, no nie są napisane... Po prostu modelom nie chciałoby się ich pisać. O, może tak. Ale taki wyścig z botem by był świetny. Zresztą możecie sobie zobaczyć któryś tam odcinek z Caterpillarem z BeamNG Drive, gdzie właśnie przełączałem się szybko między pojazdami i mogłem wprawić je w ruch na prostej trasie i dzięki temu mogłem się nimi zderzać bardzo fajnie. No i właśnie ustawiłem sobie Caterpillara tak, aby on jechał do przodu. On tam miał jakieś bardzo dziwne obroty, był dziwny. To był ogólnie pojazd z Gwiezdnych Wojen. Na topie temat. Jadę na Gwiezdne Wojny na dzień po premierze, także. A to tak na marginesie. Ogólnie rzecz biorąc, ten Caterpillar jechał sobie z taką stałą prędkością, a ja mogłem sobie wziąć kamerę z samochodu, który miał być zmasakrowany przez tego wielkoluda, wielkokołowca, wielkosamochoda. I to było fajne właśnie, że była jakaś tam interakcja między tymi pojazdami. A tak to ja sobie tutaj jadę, no okej, jest fajnie, no a to jest BMG Drive, więc nie chcemy tutaj jeździć, nie wiem, ścigać się, robić takich fajnych rzeczy, żeby sobie fajnie przejechać trasę. My chcemy tu niszczyć te samochody do diabła, no nie? No, oczywiście możesz sobie... Okej, niewidzialna gałąź. Ale ta już jest widzialna. Odleciał mi kołpak. Switaśnie. Wow, zawiesiłem się na gałęzi dachem. Serio. I jeszcze, ale mnie fajnie wywaliło, jeszcze do góry. Jak na huśtawce. To jest jakieś drzewko owocowe, zobaczcie co to są. Musimy popatrzeć, to są jakieś dwuwymiarowe jabłka albo gruszki. I są tutaj też listki takie żółte i brązowe. Nie wiem, to by mogło wskazywać, że powoli zbliża się jesień albo coś w tej grze, czy na tej mapie. Dobra, ale jedźmy dalej, lećmy dalej właściwie. Zobaczymy co się stanie z naszym... O, jeszcze dupą spadł na gałąź. Powiedzmy, że gdybym jechał tutaj
No dobra, nie ja, bo ja nie chciałbym się tak rozbić. Ale gdyby jechała tu jakaś para taka, wiecie, dopiero co się poznali, wracają z tej disco famy i tak sobie w tym samochodziku, prawda, no facet oczywiście chce pokazać, że ma większego penisa niż fizycznie, no i zaczyna dociskać ten gaz, no i sobie robią taki skok. Raczej z tej pary by dużo nie zostało, chociaż znając możliwości możliwości samochodów pasażerskich w dzisiejszych czasach, pewnie pasażerom nic by się nie stało. Tak też bywa. Dobrze, mamy tu kolejny poziom. Wyglądał on dużo ciekawiej niż na obrazku, niż ten, który następował po tym poprzednim, który teraz jechaliśmy, tą scenerię, tam jakiś wyścig. Destroy it at all cost. No matter how much you damage. Dobra, musimy zniszczyć pojazd, który jest przed nami za wszelką cenę. Jedziemy tym gównem. Nie wiem co to jest, ale samochód naprawdę wygląda okropnie. 8% zniszczeń, 10% zniszczeń. Dobra, to jest bardzo fajne, to mi się podoba. Ten bot, zobaczcie, on się tutaj próbuje ruszać, nie? On próbuje się ze mną przepychać, nie wiem co robić. I te samochody jakoś ze sobą tu walczą, to jest ciekawe. Dobra, oderwałem się od niego. No to co, on sobie tu stoi w miejscu, próbuje coś zrobić. Może mu pomożemy odrobinkę, niech sobie wyjedzie. On próbuje tu cofnąć, więc się chyba zbugował. Ale mogę go damage'ować na pewno. 55 damage'a. Dobra, on próbuje tu zawrócić. A, okej, dobra. Ma już prawie 55 damage'a, jeszcze jakoś jedzie. Chciałbym zobaczyć, jak będzie jechał, jeśli mu uszkodzę troszeczkę kółko. Oh! Wow! 59 damage'a. Kurde, ten mój pojazd jest strasznie wytrzymały. Koleś się sam uszkodził, to jest bardzo fajna misja, strasznie mi się podoba. Koleś się tam sam jeszcze uszkodził. What the fuck? Coś mi się z tym widokiem stało. Mogę go dogonić, mogę go rozwalić za... muszę go rozwalić za wszelką cenę. Ale jestem ciekawy właśnie, co by się stało i jakby jechał ten bot, jeśli by mu uszkodził chociaż jedno koło. Bo wiem, że BeamEngine Drive naprawdę bardzo ciężko się jedzie, gdy mamy jakiekolwiek koło uszkodzone, jakąkolwiek oś, cokolwiek. Dobra, testuję mój manewr. Uuu! Jaki cwonia... widzicie to? Zaawansowana inteligencja. Zobaczcie co on robi. On zawraca. 77% damage'a. Słuchajcie, to nie są przelewki. Zajebiste. Musimy go rozwalić w jakimś tam przedziale czasu. W 100%. Dobra, próbuję na samym początku chyba najlepiej go uszkodzić. I co? I tyle chyba. Nie wiem, czy on się... Dobra, powtórka. To nie było fajne. Rozwaliłem, znaczy... niby go odwróciłem na dach, on nie mógł się ruszać. To jest fajne. Bo go zatrzymałem, ale ja muszę go zniszczyć. Ale słuchajcie, on jest też... O kurde, kapcia złapałem. Jak ja go teraz zgonię? Próbujemy, zobaczymy co się stanie. O kurde, w sumie różnicy w przyspieszaniu jakiejś takiej znacznej nie ma. Ale zobaczcie, z każdym razem typ jedzie inaczej. To jest świetne. O! Koło mi się naprawiło. Zajebista gra. 10 na 10. Gra roku. Kurde, co za symulacja. No dobra, i uwaga, o proszę. I tutaj go tak zepnąć, ale by czołówę wyłapał. Musimy tak zrobić jakoś. Tak, jedź na las. Woo! O, ja też bombę wywaliłem. Cholera, nie mogę się odczepić od tego. Od drzewa. Damn it. Może się uda jakoś. Kto pierwszy, ten lepszy. Znowu mi się koło popsuło. Dobra, jeszcze coś mogę jechać. Ale on? 70... O, proszę, 79 było. Widziałem. 81.
Już nie może się ruszać, ani on, ale ja chcę to powtórzyć. Nie wiem, ja bym chciał tak zrobić, zepchać go na ten dla... Okej, well done, udało się. Przy takiej dużej prędkości zepchać go na jakiś las. Ale widzicie, jak ja go chcę zepchnąć, jak ja jadę koło niego, to... On nagle hamuje i zawraca, to jest bardzo fajne, ale kłopotliwe. Procent damage'a. Rozwaliłem mu grilla. Niestety sam też się unieruchomiłem. Damn it. Jeszcze raz. To jest bardzo fajna misja, strasznie mi się podoba. Ten bot jeździ dziwnie. Jeździ jak chce, tak naprawdę ucieka. To jest bardzo fajne. My musimy go zgwałcić. To jest właściwie typa. Okej, dobra, ustalmy, że to jest typa jakaś. Ja jestem... Chciałem powiedzieć pedofilem, ale no to w dzisiejszych czasach jest niesmaczne. Więc ja jestem gwałcicielem, takim około 30-letnim i gonię taką 18-latkę. Ona sobie ucieka w tym samochodzie, nie wiem, pożyczyła od rodziców, czy po prostu ukradła, o, też tak mogło być. A ja jestem tym gwałcicielem, koniecznie muszę się do niej dorwać. Albo już ją zgwałciłem, o tak, tak, właśnie, skoro muszę zniszczyć samochód doszczętnie, to prawdopodobnie to się skończy jej śmiercią, więc może już ją zgwałciłem i gonię ją po to, aby ją zabić, żeby nie było świadków, nie? No ona jest jedynym świadkiem tego gwałtu, no poza mną, tak? Ale sam się nie przyznam. Chyba troszeczkę zboczyłem z kursu, tak nie miało być. Ten samochód jest bardzo twardy, a ten co tu robi? Znaczy ta, przepraszam. Słuchajcie, ten samochód jest bardzo twardy, miałem konkretną kraksę, a mimo to i tak się jakoś tam mocno nie zgniótł. Bardzo fajnie, bo te inne samochody, z którymi już do tej pory jeździłem, przeważnie po takim hardkorowym zderzeniu, strefa zgniotu skończyłaby się na tylnej klapie, a tutaj wow! Dobra, teraz na serio, patrzcie, patrzcie, wow, wow, wow! No i zobaczymy co zrobi. No dawaj, dawaj, laska. I czołowa. Prawie 17% damage'a, pięknie. Przydałoby się więcej mocy w tym moim samochodzie. Wow, 33%. Nie wiem jakim cudem aż tyle procentów uda, ale zobaczcie, no i zobaczymy jak będzie teraz właśnie jeździł, czy jeździła. Jedzie coś tam do przodu, koła są uszkodzone trochę, nie dużo, ale trochę tam są. Jest tak, jedź, jedź na słupek, pięknie, rzucają. Zobaczymy zdolność opanowania samochodu, uwaga. Lecisz. Ale typa ogarnia samochód, naprawdę. Zobaczcie, no co człowiek potrafi, czego człowiek potrafi się nauczyć w kilka sekund, gdy jest w szoku, gdy próbuje przetrwać. Wow, ona się nauczyła jeździć rozbitym samochodem. To jest świetne. O, kontroluje, aj, dupa. Dobra, trochę się zgiąłem, ale to nic. Naprawdę typ musi pokonać tą typę, musi ją zabić, zamordować. Sprawić, żeby nie mogła uciec. No bo mówię, to jest jedyny świadek. Zostało mi 20 sekund. Niecałe już. Muszę ją zniszczyć. Uwaga! Jedzie na drzewo! Udało się! Pięknie! Mogę ją jeszcze dokończyć. Mogę... Mógłbym wyjść... Masz, kurde. Samochód niestety nie może się ruszać już. Żadne koła się nie kręcą. Ojej. To jest chyba dość poważna sprawa. Nie wiem, czy jako gwałciciel przeżyłbym taką stłuczkę. Zobaczcie, że dach się wgiął tak, że akurat przecinałby mi czoło, gdybym je miał. Ale ponieważ w środku nikogo nie było, bo to jest BeamNG Drive i tutaj jeżdżą same samochody, same z siebie, no to nasz gwałciciel, powiedzmy, że zwiał na czas. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku z BeamNG Drive. Zobaczcie sobie, jakie mamy jeszcze rzeczy do robienia na następne odcinki. Teraz mieliśmy Destroy the Moonhawk.
Później jakieś Release My Island, znowu coś nudnego, ale później mamy Jump Cars, czyli musimy skakać po jakichś tam skoczniach. Musimy jeździć po... Tu się nazywa... Nie wiem jak to się nazywa. Sky coś tam. Jeździć po takich serpentynkach. Później mamy znowu jeżdżenie po jakichś serpentynkach. Tutaj znowu jakieś wyścigi, to jest nudne. Long jumps, o to może być ciekawe. Tutaj coś, jakieś trailowe jazdy. Hidden jump, o proszę. Tu jest dużo jeszcze do robienia, także naprawdę zapraszam was na kolejne odcinki. Na pewno będziemy się dobrze bawić, ja na pewno będę się dobrze bawił. Wy nie musicie. Nie no, jak chcecie to... Jak chcecie, jak będzie fajnie, to się będziecie dobrze bawić, no i tyle. Bardzo wam dziękuję, mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się, na razie, pa pa.